Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie na kolejnych wspaniałościach z nieba, już dziewiątych. Ponieważ wczoraj była mowa o mężczyźnie i była pewna zajaweczka i niespodzianka, dzisiaj będzie mowa o kobiecie doskonałej, więc też zapraszam Was na niespodziankę. Taki ja, taki Ty, Boże Święty być. Taki.
No i jeszcze raz, witajcie serdecznie na naszym porannym live'ie. Dzisiaj o kobiecie doskonałej. Ale nim przejdziemy do tematu, ponieważ dzisiaj jest 26 maja, to każdej mamie składam podziękowania za tą najpiękniejszą i najtrudniejszą służbę w imieniu dzieci, bo przecież i ja mam swoją mamusię, którą teraz bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękuję, że przyszedłem na świat. Bardzo dziękuję za to, jak nauczyła mnie kochać, jak nauczyła mnie szanować innych ludzi i dzięki temu ja dzisiaj mogę kochać i szanować. Kobieta idealna. Kobieta doskonała. Wczoraj sobie tak zażartowałem, że mężczyzna idealny to mężczyzna rudy albo łysy, bo łysy mógł być wcześniej rudy. Potem oczywiście przyznałem się, że to żart i wyjaśniłem sprawę. I dzisiaj bez żartów, kobieta idealna, na której naprawdę lubię opowiadać o kobiecie idealnej, to jest moja żona. To jest moja Sylwia. I ona nie jest jedyną kobietą idealną, ale w moim życiu jest kobietą idealną, bo zrobiła dwie rzeczy, które trzeba zrobić, żeby być kobietą idealną. Po pierwsze, pozwoliła mi być mężczyzną. Po drugie, dostosowała swoje życie do Słowa Bożego. Oczywiście tę kolejność można zamienić. Można powiedzieć, po pierwsze, dostosowała swoje życie do Słowa Bożego. Po drugie, pozwoliła mi być mężczyzną. Kobieta idealna to kobieta, która, uwaga, pozwoli sobie być, przez te dwie zasady, o których wcześniej powiedziałem, pozwoli sobie być kobietą. Kobieta idealna to kobieta, która pozwoli sobie na to, żeby być kobietą, bo w dzisiejszych czasach naprawdę trudno jest o to, żeby kobieta mogła sobie pozwolić być kobietą. Ale kobieta idealna musi i powinna pozostać kobietą. Dla moich przyjaciół nie jest żadną tajemnicą, że ja bardzo lubię filmy, jestem fanem filmów, jest jakby krytykiem filmowym prawie że. Jednym z moich ulubionych filmów jest Rocky. Ten pierwszy, ta pierwsza część Rockiego z Sylwestrem Stallone. I tam pada takie bardzo fajne zdanie, kiedy tam Rocky wybiera się na tą walkę, na którą się według wielu nie powinien wybrać. Oczywiście jego żona się strasznie martwi o to, że on nie da rady, że go tam rozwalą na tym ringu. No i Rocky wypowiada takie bardzo fajne słowa w kierunku swojej żony. Ona miała na imię Adrian. I on mówi do niej tak: Adrian, ja kocham, gdy ty jesteś kobietą, pozwól mi być mężczyzną. Wiecie, to jest bardzo fajne zdanie. Nie wiem, czy ten Rocky był biblijnie wierzący, ale wiem, że to zdanie, które powiedział, jest bardzo biblijne. Żeby kobieta sobie była kobietą i pozwoliła mężczyźnie być mężczyzną. Dzisiaj mamy problem z nadmiernie rozdmuchanym feminizmem, który już przestał być feminizmem. Dlatego, że autentyczny feminizm, ten prawdziwy feminizm, on jest opisany w Słowie Bożym i jest poleceniem Boga względem kobiet i mężczyzn. Natomiast to, co dzisiaj dzieje się z ruchem feministycznym, to tak naprawdę niepozwalanie na to, by kobieta była kobietą idealną, dlatego że to jest odkobiecanie kobiety, a na to sobie żadna kobieta nie może pozwolić, jeśli chce być kobietą idealną. Ten feminizm w Biblii, o którym wspomniałem, to Księga Rodzaju. Pan Bóg stworzył człowieka w ten sposób, że stworzył Adama, stworzył go z prochu ziemi, tchnął w jego życie dech życia, w tą ziemię dech życia i człowiek stał się duszą żyjącą, więc taką trójjedyną osobowością składającą się z ducha, duszy i ciała. Ale dał polecenie człowiekowi, o którym wczoraj mówiłem przy mężczyźnie idealnym, kobiety jeszcze wtedy nie było. Między innymi też kazał człowiekowi nazwać wszystkie zwierzęta i znaleźć dla siebie pomoc. I w historii, którą nam Biblia przedstawia, więc w prawdzie, którą nam Biblia przedstawia, mowa jest o tym, że mężczyzna nie znalazł żadnej pomocy. Więc Pan Bóg postanowił z jego żebra wyciągnąć
i stworzyć kobietę. I mężczyzna, gdy ją zobaczył, zachwycił się, powiedział: o, to jest niewiasta, ona jest wzięta z mojego ciała. I w tym zachwycie powiedział, że jest idealną pomocą. Bóg też powiedział, że ta kobieta jest idealną pomocą. To jest bardzo ważne, bardzo mi się podoba, w jaki sposób tłumaczą to komentatorzy żydowscy. Oni nie zawsze mają rację, ale w tym przypadku bardzo fajnie to tłumaczą. I mówią, że Bóg stworzył kobietę ze środka mężczyzny, by kobieta była kobietą. By kobieta nie wynosiła się nad mężczyznę, dlatego nie stworzył jej z głowy tego mężczyzny, ale też by mężczyzna nie deptał po tej kobiecie, dlatego nie została stworzona ze stóp tego mężczyzny. Została stworzona idealnie ze środka, jako idealne uzupełnienie, jako idealna pomoc. Tam się pojawia pewne hebrajskie słowo, które oznacza pomoc doskonałą. Więc kobieta doskonała to kobieta, która jest idealną pomocą. I w ten sposób jest kobietą. Jest najpiękniejszą, najmądrzejszą, najlepszą kobietą wtedy, kiedy pozwoli sobie być kobietą i kiedy pozwoli sobie być kobietą na wzór biblijny, a więc być idealną pomocą. Oczywiście pytanie, co z niezamężnymi kobietami? Nadal mają być kobietami, nadal mają sobie pozwolić na kobiecość, nadal mają pozwolić, by mężczyźni byli mężczyznami i nadal mają być pomocą, dlatego że oprócz tego, że mamy być pomocą dla swoich małżonków, mamy być też pomocą dla wszystkich innych ludzi, zwłaszcza dla domowników wiary. Słowo Boże mówi, że kto nie dba o domowników wiary, ten jest gorszy od niewierzącego. Idealna pomoc to idealna pomoc. I muszę podać taki przykład, jak to wyglądało kiedyś w moim życiu, w moim małżeństwie. Kiedyś było źle, ale potem Pan Bóg to ustawił. Ja sobie pozwoliłem być mężczyzną, moja żona pozwoliła być sobie kobietą. Zaczęliśmy wzajemnie pewne rzeczy wprowadzać w życie, o czym będę jutro mówił, gdy będę mówił o małżeństwie. I kiedy już się wszystko zmieniło, mieliśmy taką sytuację, że szliśmy ulicą. Ja jestem typowym facetem, czyli proste myślenie, prosto do przodu, zwrot skierowany w przód, nigdzie nie patrzę na boki, po prostu idę, mam do zrealizowania jakiś cel, mam jedną myśl na sekundę, a moja żona jest normalną kobietą, czyli idzie w ten sposób, że ma 500 różnych kierunków tego chodzenia, ma 5000 myśli na sekundę, wszystko ogarnia, wszystko widzi, wszystko słyszy, zupełnie inaczej niż mężczyzna. I kiedy szliśmy ulicą w jakimś tam celu, już nie pamiętam tego celu, bo już go zrealizowałem, tak to facet ma. Natomiast moja żona oczywiście wszystko naokoło analizowała i zauważyła, że na ulicy niedaleko naszego dworca autobusowego idzie kobieta bardzo dziwnie, bo idzie środkiem ulicy, zatacza się, wszyscy ją mijają, wszyscy tam na klakson naciskają, wszyscy grożą palcem, wszyscy jakieś tam niecenzuralne słowa kierują w jej kierunku i powiedziała mi: Bartek, zatrzymaj się i zobacz, co tam się dzieje. I stała się na ten czas pomocą dla mnie, bo ja mogłem się zatrzymać i na to zwrócić uwagę i dla tej kobiety, i dla kogoś jeszcze. Za chwilę się dowiecie. Kiedy zobaczyłem, co się dzieje, chciałem być mężczyzną, a moja żona pozwoliła mi tym mężczyzną być, więc wbiegłem na tą ulicę, podbiegłem do tej pani, zapytałem się, czy potrzebuje pomocy. Chciałem też sprawdzić, czy może nie jest pijana albo coś. Okazało się, że ta kobieta chce się rzucić pod nadjeżdżający samochód, czeka, aż przejedzie jakiś większy gabaretowo i rozpędzony samochód, bo chce skończyć swoje życie. Nie dało się z nią rozmawiać na tej ulicy, więc ją siłą wytargałem z tej ulicy. Wezwaliśmy pogotowie ratunkowe, wezwaliśmy policję, żeby pomóc tej kobiecie w takim kompleksowym znaczeniu. Okazało się, że nie tylko ta kobieta chciała popełnić samobójstwo, ale w jej domu zostało małe dziecko, niemowlę. Ona nikomu o tym nie powiedziała, była w ciężkiej depresji i gdyby popełniła samobójstwo, to prawdopodobnie to dziecko umarłoby z powodu głodu, w sensie płaczu i tak dalej, bo pozostało same. Oczywiście historia tej kobiety jest strasznie trudna, strasznie skomplikowana. Później się z nią jeszcze kontaktowałem, coś tam udało się jej pomóc. Natomiast tu w tej sytuacji chodzi o to, że idealna pomoc zareagowała w idealnym czasie, zwróciła uwagę na coś, na co ja nie zwróciłem uwagę, pozwoliła sobie być kobietą, więc poczekała spokojnie na tym chodniku, pozwoliła mi być mężczyzną,
mężczyzną, więc pozwoliła mi wybiec na tą ulicę i dzięki temu zostały uratowane dwa życia. No i to jest właśnie idealna kobieta. Kobieta, która nie musi wszystkiego zrobić za mężczyznę, ale potrafi spowodować, że mężczyzna jest mężczyzną i zachowuje się jak mężczyzna. O, to jest chyba dobry przykład. Słowo Boże mówi też, i to jest ten drugi punkt, czyli o dostosowaniu się do Słowa Bożego, jak ta kobieta powinna funkcjonować. Takie trzy szybkie fragmenty, ale bardzo porządne. Pierwszy znajdujemy w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, 9 i 10 werset. Kobiety podobnie. Niech się zdobią skromnie i ze smakiem, bez przesady w uczesaniu, złocie, perłach, drogich strojach. Jak przystało na kobiety przyznające się do pobożności, niech się zdobią w dobre czyny. Kobieta niech się uczy w ciszy i z całą uległością, nie pozwalam zaś kobiecie pouczać ani kierować mężem. Takie jest polecenie Pana Boga. Po pierwsze, każda kobieta jest piękna, jest atrakcyjna, jest seksowna, jest inteligentna, jest mądra wtedy, kiedy we właściwy sposób się taka staje. Czyli staje się pobożna. A więc doskonała kobieta to kobieta, która jest oddana Panu Bogu. Tu nie chodzi o to, że kobieta nie może ubrać pereł. Tu nie chodzi o to, że kobieta ma być zaniedbana. To jest cyrk na kółkach w niektórych nauczaniach pseudochrześcijan, którzy mówią, że kobieta ma chodzić w takiej, wiecie, wyciętej, skrojonej kietce, ma zasłonić twarz, a przynajmniej głowę, chustą, ma się nie odzywać, ma nie dotykać, ma milczeć, ma nie golić się i tak dalej, i tak dalej. A ci sami mężczyźni, zanim pójdą wygłosić to kazanie, stoją godzinę przed lustrem, dbają o każdy wąsik, o każde źdźbełko na brodzie, o każdą łysinkę, o każdy kołnierzyk, a jeszcze często proszą, żeby to żony wyprasowały te kołnierzyk. To jest cyrk na kółkach. I to jest głupota. I to nie o to Panu Bogu w tym chodzi. Chodzi o to, żeby odkryć, żeby kobieta odkryła swoją wartość w pobożności, a nie w zewnętrznych elementach. Pobożność nie wyklucza zewnętrznych elementów, ale zewnętrzne elementy nie doprowadzają do pobożności. Więc idealna kobieta to kobieta, która jest ubrana w Jezusa Chrystusa. I na sobie ma Jezusa Chrystusa w tym znaczeniu. Drugi taki fragment znajduje się w liście do Tytusa tym razem. Też w drugim rozdziale, w trzecim wersecie czytamy tak. Podobnie starsze kobiety powinny postępować w sposób budzący uznanie. Nie oczerniać innych, nie nadużywać wina i być przykładem tego, co szlachetne. Niech doradzają młodszym, jak kochać mężów i dzieci, jak zachować umiar, czystość moralną, jak prowadzić dom, być dobrymi i uległymi własnym mężom, żeby Słowu Bożemu nie uwłaczano. Więc doskonała kobieta to kobieta, która funkcjonuje właśnie w ten sposób. Ona jest doskonała przez przylgnięcie do Jezusa Chrystusa. Pozostaje pytanie, co z doskonałą kobietą, gdy mężczyzna nie jest doskonały. Nic. Nadal ma być doskonała. Nadal ma przylgnąć do Chrystusa i nadal ma szanować Boży porządek. Pozostaje pytanie, co zrobić, gdy głową mężczyzny nie jest Chrystus, a kobieta chce mu być uległa i w ten sposób doskonała. Ona ma być nadal uległa. Poza dwoma przypadkami. Pierwszy przypadek to, gdy jej mąż zabrania jej robić czegoś, co Bóg nakazał. Drugi przypadek to, gdy jej mąż nakazuje jej robić coś, czego Bóg zabronił. W pozostałych wszystkich przypadkach, które przyjdą do głowy, kobieta idealna to kobieta, która jest taka, jak w tych dwóch opisanych fragmentach. Bądźcie, drogie siostry, drogie koleżanki, drogie przyjaciółki, doskonałe w swojej kobiecości. Nie dajcie się zawładnąć światu. Nie ma nic fajnego w tym, gdy kobieta przestaje być kobietą albo nie chce być kobietą. Nie ma nic fajnego w tym, gdy kobieta i nic inspirującego próbuje być mężczyzną. Nie ma nic super w tym, gdy kobieta
pozwala sobie odebrać swoją kobiecość, na przykład manifestując na jakichś paradach z gołymi piersiami na wierzchu. Nie ma w tym nic inspirującego, nie ma w tym nic doskonałego i nie jest to feminizm. Jest to niszczenie kobiet. Doskonałe kobiety niech na to nigdy nie pozwolą. Wszystkiego dobrego, wspaniałości z nieba.